Kup w aptece i przyklej na okna. Kosztuje mniej niż 3 złote, a w mieszkaniu szybko zrobi się chłodno. Jeśli nie masz w domu rolet zewnętrznych i klimatyzacji, to wiesz, jak bardzo się nagrzewa latem. Okazuje się, że ta folia rozwiąże ten problem. Zwykły koc termiczny ma dwie strony. Jedną złotą, a drugą srebrną. Każda z nich ma inne zastosowanie. Srebrna odbija ciepło, za to złota magazynuje je. Zmierz dokładnie szybę w oknie. Następnie wytnij z koca odpowiednie wymiary. Namocz okno zwykłą wodą i przyklej na nią koc. Za pomocą szmatki wyprowadź pęcherzyki powietrza z folii. Srebrną stronę koca przyklej na zewnątrz. Złota strona powinna być zwrócona do środka pomieszczenia. Dzięki temu będzie odbijać promienie słoneczne. Już po paru minutach będzie odczuwalna różnica przyklej je na okna od południowej strony. To właśnie przez nie do mieszkania przedostaje się najwięcej ciepła. Ten patent wykorzystuje w swoim domu od lat. Dzięki temu fale upałów są o wiele łatwiejsze do zniesienia. Wystarczą dwie rzeczy, by zrobić domowy klimatyzator. Jestem pewna, że jeszcze nie słyszałeś o takim sposobie na domową klimatyzację. Jest ona zdecydowanie tańsza, a daje magiczne efekty. Stworzysz ją w niecałe 15 minut. Uszykuj sobie dwie butelki. Obetnij ich dół mniej więcej na tej samej wysokości co ja. Następnie zrób w butelkach dziurki. Możesz je zrobić lutownicą, bądź nawet wykałaczkami. Od nakrętki pozostaw dobre 4 cm bez dziurek. Będzie to miało później znaczenie. Teraz zabierz wiatrak. Musisz y, zdjąć jego pokrywę, aby wygodniej nam się działało. Zabierz cztery trytytki i przymocuj butelki. Będziemy potrzebować po dwie trytytki na jedną butelkę. Zaczep je od ruciki wiatraka i dziurki butelki. Jeśli tak jak mi zostały ci dłuższe plastiki, obetnij je. Możemy już zamknąć wiatrak. Ostatnim naszym krokiem jest wrzucenie lodu do butelek. Kiedy włączysz wentylator, dzięki nim nasz wiatrak będzie dawał efekt klimatyzatora. Jeżeli zaczną ci się już topić kostki lodu, wystarczy, że pod nakrętkę podłożysz szklankę i spuścisz z nich wodę. W każdej chwili możesz dołożyć kolejne kostki lodu. Efekt tego klimatyzatora jest genialny od razu poczujesz różnicę. Potrzyj wiatrak zwykłą kostką mydła. W ten sposób wyczyścisz go bez demontowania osłony. Kurz i zanieczyszczenia mogą gromadzić się w wiatraku, zmniejszając przy tym skuteczność wentylatora i potencjalnie cyrkulując alergeny w pomieszczeniu. Zacznij od nalania ciepłej wody do miski. Wyciśnij łyżkę pasty do zębów. Dodaj do wody i mieszaj, aż się rozpuści. Następnie dodaj trzy łyżki płynu do naczyń. Wszystko ponownie wymieszaj, aż się połączy. Przelej mieszaninę do butelki ze spryskiwaczem za pomocą lejka. Jedna z innowacyjnych i praktycznych metod czyszczenia wentylatora polega na użyciu worka na śmieci. Ta technika jest nie tylko prosta, ale także minimalizuje bałagan, co sprawia, że zadanie jest łatwiejsze i bardziej efektywne. Wystarczy spryskać powierzchnię mieszanką, założyć duży worek na wentylator i włączyć go. Kurz i zanieczyszczenia zostaną usunięte bez konieczności odkręcania i wycierania wentylatora. Wszystko przyklei się do worka. Wystarczy go potem zdjąć, zwinąć i wyrzucić do śmieci. To genialny trik. Wiatrak będzie czysty jak nowy. Zroluj i zamocuj na oknie. W mieszkaniu od razu będzie chłodniej. I to bez klimatyzacji i rolet zewnętrznych. Na samym początku uszykuj sobie rolkę folii termoizolacyjnej. Narysuj linię na długości rolety, którą chcesz otrzymać. Według niej przetnij folię. Następnie przyłóż dowolną listewkę lub plastikową rurkę do rolety i zaznacz na niej szerokość rolety. Obetnij listewkę do odpowiedniego rozmiaru. Następnie przyłóż ją do jednego końca folii i przypnij szywkami. Musisz to zrobić w miarę blisko, aby nie odchodziły w żadnym miejscu. Teraz zawiń folię dość ciasno srebrną stroną na zewnątrz. Zwijaj folię od strony listewki. Przyklej tak jak ja od zewnętrznej strony taśmę dwustronną. Będzie ona potrzebna, aby przymocować roletę do ramy okna. Ta taśma również przyda nam się, aby przykleić do niej sznurek. Przyklej go tak samo jak ja. Teraz przyklej roletę do ramy okna. Na sam koniec przyklej nad nią wieszak czy haczyk. Kiedy świeci słońce. Zostaw roletę opuszczoną. Kiedy nie ma upałów, możesz bez problemu zwinąć roletę i zaczepić o haczyk. Wszystko mamy już gotowe. Zostawiasz tak roletę? Popełniasz duży błąd. Opuszczona do połowy roleta zewnętrzna latem może być naprawdę niebezpieczna. Większość osób nie ma o tym pojęcia. Firmy produkujące i montujące okna z roletami o tym nie informują. W słonecznych miesiącach roletę trzeba używać w odpowiedni, sposób. Ważne, aby roleta była całkowicie odsłonięta albo spuszczona do końca. Przez takie ustawienie rolety jak teraz, czyli do połowy, możesz mieć latem szybę do wymiany. Dlaczego? Kiedy słońce świeci bezpośrednio na okno, pomiędzy górną a dolną częścią szyby jest ogromna różnica temperatur i to niestety powoduje problemy. Szyba przez to może się uszkodzić i pęknąć. To zwykła fizyka. Niestety te pęknięcia nie podlegają żadnym gwarancjom. I nikt nie zwróci ci kosztów wymiany szyby na skutek spuszczonej do połowy rolety. A więc nie popełniaj więcej tego błędu i używaj rolety latem prawidłowo. Nie kupuję już rolet i żaluzji. Robię je sama w pięć minut. Kosztują grosze. Wystarczy rolka tapety. Odmierz 210 cm z każdej krawędzi rolki. Taką długość wykorzystam do okna o wysokości 1 metra. Narysuj linię i w tym miejscu odetnij tapetę nożyczkami. Odmierz 3 cm przy krawędziach jednego końca. Narysuj linię i wzdłuż niej złóż tapetę. Odmierz kolejne 3 cm i złóż tapetę w drugą stronę. Tak jak robię to ja na filmie. W ten sposób składaj kolejne kawałki tapety. Będzie powstawać harmonijka. Kiedy cały kawałek tapety będzie złożony, będziesz miał tak plisowaną rolkę. Połóż ją poziomo na blacie. Odmierz linijką 10 cm po stronie każdego końca. Następnie weź wiertarkę i wywierć otwór. Użyj cienkiego wiertła. Przez otwór przełóż sznurek. Na jednym końcu zamontuj zacisk do sznurka. Zwiąż pętelkę, żeby sznurek się nie wysunął. Na drugim końcu tapety końcówkę sznurka przyklej do tapety taśmą klejącą. Zrób to po stronie bez wzoru. Czynności powtórz z drugim otworem. Weź taśmę dwustronną i przyklej do krawędzi tapety, gdzie jest przymocowana końcówka sznurka. Zdejmij taśmę zabezpieczającą i przyklej roletę do górnej ramy okna. I gotowe. Kilka minut wystarczyło, aby zrobić piękną żaluzję plisowaną, możesz regulować ją za pomocą stopera na sznurku. Pięknie zdobi okno, osłania przed światłem i spojrzeniami sąsiadów. Taka roleta jest obłędna i unikatowa.